Hej, witajcie na kanale Aleś Plus. Potwory w Tokio, dodatek King Kong. W dodatku King Kong znajduje się wieża. Jeszcze jedna wieża, ale my nie mamy tego dodatku, czyli potwory w Nowym Jorku. W tym dodatku się używa, bo to jest, ale mamy tylko tą główną i te dodatki, a więc gramy tylko z tą wieżą. Jak jest się w Tokio, jest się cztery jedynki, to się wchodzi na pierwsze piętro, dostaje się jedno życie, jak potem cztery jedynki, to dostaje się jedno życie, jedną energię, a potem jak cztery jedynki, to nic się nie dostaje, bo się wygra. No i się przewróciło. Bo tą wieżę jest bardzo ciężko położyć ładnie, bo wystarczy niewielkie potrząśnienie stołu, a ona cała runie. Jak ktoś gra King Kongiem, to ma kartę pięknej i daje mu, że rzuca jedną dodatkową kością. Tylko King Kong może ją mieć, ale jeśli zaatakuje się King Konga, to on musi oddać kartę innemu graczowi i on ma tą stroną, a nie tą, tylko tamten gracz ma tą. Czyli jak King Kong mu zadaje jedno obrażenie, to on oddaje i King Kong już ma tak. Czyli to jest zysk dla King Konga. Tak jak już mówiłem, nie wolno ulecać się w Tokio, ale nie mówiłem, że jak się wchodzi do Tokio, dostaje się jeden punkt zwycięstwa. A jak przebywa się w Tokio, to każdy rzut przed każdym rzutem kostkami, jak jest się w Tokio, dostaje się dwa punkty zwycięstwa, czyli wystarczy 10 ruchów, żeby zdobyć, bo tak to będzie miało się 22, ale pewnie 9, bo pewnie raz się chociaż, myślę, że co najmniej 9, jak jest się, że maksymalnie 9, jak jest się w Tokio, myślę, że raz 3 jedynki się wrzuci i tak to wystarczy 10 razy i będzie już 20, ale nie do końca, ale wcale niekoniecznie, bo można dać radę przetrwać w Tokio, bo w Tokio nie wolno się ulecać, a ma się tylko 10, chyba że ma się specjalną kartę, że można mieć maksymalnie 12, ale to tylko 2 życia więcej. Tak to wystarczą 2 ruchy, żeby cię pokonać i z 10 życiami tak samo. Ale raczej 2 ruchy ciężko by było, jak masz 12, bo by trzeba było wrzucić 6 i 6. Karta pięknej jest zyskiem dla King Konga. Jak ktoś ją odbierze, to nie korzysta z niej, tylko jest skradziona. Jak ktoś zaatakuje King Konga, to jak King Kong zaatakuje tą osobę, to już ma tą stroną. Pa, pa. Oglądajcie więcej odcinków na kanale Aleś Plus. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podobał, żebyście dali łapkę w górę.